Siema, siema, na flachę nie ma. Jedziemy na czelać. Dzisiaj cały na biało, biały outfit, biały samochód. Jedziemy do wyjątkowego miejsca, bo jedziemy na stację MOL. Jest w ogóle potencjał, jakbym jeszcze założył do tego białe buty, to byłbym po prostu cały absolutnie na biało. Na Kraków i Katowice. Już niedługo będziemy jechać tą trasą na Kraków. Jaki plan na dziś? Godzina obiadowa. Można powiedzieć, że głód wzmógł się u nas i przed emocjami, bo dzisiaj wieczorem idziemy na darta, musimy troszkę kalorii przyswoić i jedziemy na stację MOL. Ia Hungaria. Węgierskie tematy. Ostatnio jak byłem zupełnie przypadkowo na stacji MOL, zobaczyłem, że mają bardzo obszerne menu z ciekawymi rzeczami. Między innymi są tam burgery, są jakieś wersje kebabów, są całą masa ciekawych zapiekanek, do tego jakieś bułki na ciepło, kanapki na ciepło. Jednym słowem, no musimy to sprawdzić. Także jedziemy do takiego mola, który jest na trasie, czyli jest potencjalnie większy. Ma swoją strefę, gdzie można wypić kawkę. Właśnie jeszcze kawy nie piłem dzisiaj, więc no tak. Wyspałem się pierwszy raz od wielu dni. A dlaczego? Bo tak na nas działa to powietrze śląskie. Dodajmy, że śpimy w Bytomiu. Kopalnie widać. I dodajmy, że wczoraj jak otworzyłeś okno, to był taki zapaszek fajny. Metaliczny, taki troszkę jakby pieluchami palili. No generalnie... Plastyki. Tak, śpimy w takiej dzielnicy, czy na takim osiedlu, gdzie bardzo dużo seniorów, dużo osób starszych. No i też dużo patusów. Tu dużo gadać. Widzimy się na miejscu, jak już będziemy konsumować te niezwykłe rzeczy. Miejmy nadzieję, że będzie miejsce, gdzie można posadzić nasze 4 litery i w spokoju skonsumować. Także naprzód, ku przygodzie. Zaczynamy ucztowanie. Nie było łatwo trafić do odpowiedniego mola. Byliśmy na dwóch w okolicach Będzina i Czeladzi i tam ten fresh corn nie był tak rozbudowany i to menu było, powiedzmy, takie podstawowe. A tutaj jesteśmy na MOPie w Kozłowie. Musieliśmy trochę wyjechać za Gliwice. Zaczynamy od hot doga wiosennego. Zobaczcie, co jest na serwetkach. Kibicujemy. I piłka. Szkoda, że jeszcze Roberta Lewandowskiego na niej nie ma. Bardzo duże. Zobaczcie, kawałki tego czosnku niedźwiedziego i kawałki suszonych pomidorów. Będzie zaraz widać, jak przegryzę tą parówkę. Ale pierwszy kęs tej parówki mocno taka tłusta i wodnista w środku. Jest wyczuwalny ten czosnek. Są wyczuwalne te kawałki suszonych pomidorów, ale mam zastrzeżenia co do samej parówki. Nie do przypraw, które są w środku, tylko do niej. Ona jest taka mocno tłusta. To chyba nie mój smak. Wydaje mi się, że ona jest bardziej kiełbasiana niż bardziej parówkowa. No i przystępujemy do konsumpcji tej zapiekanki wiejskiej. Wygląda wspaniale. Szczypiorek, boczek, kurczak. Już. Bardzo dobry podkład, jeśli chodzi o pieczywo. Pani mi wywołała pełne ręce roboty przez to, że tyle zamówiliśmy. Ta zapiekanka idealnie się komponuje. Bardzo fajnie. A, jest jeszcze czerwona cebulka. Jest bardzo fajna. Boczek, czyli energia. Jest kurczak, czyli smak. Czyli adrenalina. Ser, czyli coś, co się ciągnie. I do tego warzywka. Bardzo fajna, ładna i smaczna. To jest hit. I ten spód, nie wiem, na ile pani ustawiła piec. Ale idealnie. Nie jest przypieczona, nie jest za twarda, jest wręcz idealna. No i teraz połączenie klasyku, czyli pieczywo, ser, farsz pieczarkowy i na koniec element warzyw w postaci szczypiorku i do tego ketchup. Klasyk. Jak będzie smakował? Te zapiekanki to jest naprawdę numer jeden tutaj. I ten ser, nie dość, że go nie brakuje, to widać, że jeszcze smakuje naprawdę mocno, jest jakościowo dobry. I właściwie tak jak my. Ketchup idealnie pasuje. Nie bierzcie więcej sosu. Nawet ta, która nie ma w sobie mięsa, smakuje rewelacyjnie. Jedna chyba z najlepszych zapiekanek, jakie jadłem w ostatnim czasie na stacjach i w ogóle. Bez podziału na stacje i na inne rzeczy. Dobra, to jest ta z salami. Zobaczcie, i tutaj jest mozzarella. Czyli to jest ta z ciaciata salami. Ciaciata.
to salami. To jest takie nie sklepowe salami, tylko takie właśnie z zacięciem włoskim, bym powiedział. No i mozzarella. To salami, zobaczcie, nawet po kolorze, ono jest bardziej czerwone. U nas to przeważnie jak robią, to jest takie, wiecie, jak najprostsze takie jest szare aż od tłuszczu w środku, a nie, a to jest takie właśnie z zacięciem włoskim. Do tego na dole rukola i sosik. Ten sosik jest taki, powiedziałbym, delikatny, bardziej bym powiedział śmietanowy. Ale na dole jest przy tej rukoli jakieś pesto. Na dole to zielone to jest pesto bazyliowe. Bazyliowe. Bardzo dobre. Dla tych, którzy lubią włoskie smaki. I ostatnia uwaga. Focaccia caprese. Caprese. Zobaczcie, jak ona wygląda. Oliwki. Tutaj chyba są kapary. Ostre papryczki. A w środku suszone pomidory. Duże kawałki mozzarelli. I na dole wydaje mi się, że jest właśnie ten sos bazyliowy. Dla wege świrów to jest coś wyjątkowego. Lubię suszone pomidory, lubię mozzarellę. Do tego wątki oliwkowo-paprykowe na górze i na dole delikatny sosik bazyliowy. Właściwie pesto. Wege świry będą to zajadały. Mimo, że to nie ma mięsa, pokażę jeszcze raz. Bardzo treściwe i syte, bo jest duży kawał mozzarelli. Do tego ta buła, też bardzo smaczna. Do tego suszone pomidory, oliwki. To kalorie ma. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Zestawcie sobie te wszystkie rzeczy, które tutaj zjedliśmy, z tymi rzeczami, które jedliśmy chociażby pod Wiedniem. Przecież tutaj jest Ameryka. A tam wydaliśmy pewnie więcej kasy. Kawka wzięta, dzisiaj cały na biało, bo białe auto oczywiście troszkę komarów już zgarnęło. I staliśmy przy drzewie i trochę chyba lipa płakała. Kawka z Fresh Corner. Moi drodzy, no ja jestem pozytywnie zaskoczony. Powoli MOL wyrasta na takiego największego konkurenta Orlenu, jeśli chodzi o wszechstronność menu, jeśli chodzi o jakość tych produktów i smakowitość. Śmiało po dzisiejszym odcinku mogę polecić stację MOL, jeżeli będziecie jechać trasą, tak jak my jechaliśmy trasą A4. Ale taką. Tak, musi być tam Fresh Corner, czyli jeżeli będziecie szukali na aplikacji MOL albo będziecie szukali w Google'ach, to sprawdzajcie tam, gdzie jest Fresh Corner rozbudowany, nie taki, że są tylko hot dogi. Musi być tam też kawka, musi być miejsce do siedzenia, musi być więcej miejsc parkingowych i wtedy śmiało możecie tam zajeżdżać i zjeść takie smakołyki jak my. Ja poczułem się przez chwilę, jakbym był w takiej szybkiej, można powiedzieć, kawiarni, czy też takim lokalnym włoskim sklepie, gdzie są sfarbowane różne ciabaty i kanapki, które bierzemy w trasie i jedziemy dalej. Jeszcze kawkę, bo jeszcze nie sprawdzałem. Kawka jak najbardziej na plus. Ale Miziu jest zadowolony. Zadowolony? Dlaczego zadowolony? Bo trochę nam czasu zajęło, zanim dojechaliśmy, bo to była trzecia stacja MOL, a chcieliśmy bardzo już coś zjeść. Zobaczcie, zatrzymują się tu autokary, ciężarówki. Cała masa kierowców, a wszystkich łączy jedno, kolejka do toalety. Ja nie będę czekał tutaj w tej kolejce, tylko udam się do stacji MOL i tam usiądę na tronie w pięknej koronie. Ia, Hungaria. Niech żyją bracia Węgrzy. Nie wiem, jak to jest po węgiersku, ale wiem jedno, że Langeroszak to po węgiersku Polska albo Polak, coś takiego. Tyle krajów świata, gdzie wszystko jest Poland, Polen, a u nich jest właśnie na literę L. Taki to jest język. Z jakiej rodziny języków? Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie z trasy A4, szerokości i do następnego razu. Cześć.